multiinstrumentalista Stanis Marynczenko. Do zobaczenia. Dziękujemy pięknie, Januszu. Drodzy Państwo, za chwilę pierwszy wykonawca, ale jeszcze wcześniej dostałem prośbę, żeby ogłosić informację o tym, że jest konkurs ogłoszony przez plebiscyt, ogłoszony przez Gazetę Wrocławską na największą atrakcję turystyczną roku. I tutaj w okolicy w tym konkursie startuje wieża widokowa w Suszynie. Nie wiem, czy ktoś z Państwa był na tej wieży. Warto? Warto. Na razie prowadzi, ale nie zaszkodzi wesprzeć. Dlatego podaję informację, że trzeba wysłać SMS z numerem 72355. 72, weźcie telefony w rękę i od razu wpiszcie. To będzie załatwione. Będziemy mieli z głowy. 72355. I tam trzeba wpisać AT, czyli atrakcja turystyczna, kropka 54, bo ta wieża widokowa w Suszynie ma numer 54 jako tam punkt programu. Proszę wysyłać, bo no fajnie jest wygrywać. Dobrze, żebyśmy wygrali. Drodzy Państwo, ja jeszcze chciałem się wytłumaczyć z mojego ubioru, bo wszyscy Państwo tak na luzie, a ja w garniturze, bo chciałem tak elegancko, no, jak festiwal, to festiwal, kurde, nie? Trochę mi gorąco, ale wytrzymam, nawet, jeszcze Was przestraszę, bo nawet myślałem, że muszkę sobie założę, żeby tak jeszcze bardziej elegancko, ale wziąłem dwie i nie wiem, którą. To może zrobimy plebiscyt. Jedna jest taka, a druga... Moja żona twierdzi, że ja nie mogę mieć normalnej muszki. A druga jest taka. To może ta? Tak, czy ta? Obie. To będę na zmianę zakładał. Dobrze, a teraz zapowiem pierwszego wykonawcę. Przepraszam, już teraz to muszę włożyć okulary. Marcin Gąbka, młody, wspaniały artysta. Pseudonim Baltazar. 26 lat. Boże kochany, kiedy ja miałem 26 lat? Wczoraj. Nie? Wczoraj. Przyjechał do nas ze Stryszewa. Województwo lubuskie, pieśniarz amator, sporadyczne teksty pisze od mniej więcej 10 lat. 16 lat miał jak zaczął, wcześniej, ale teraz młodzież wcześniej zaczyna. Ale koncertuje zaledwie od roku, dlatego jak przyjdzie, to naprawdę, o jest, wielkie brawa dla niego, bo to jak od roku, to nie ma doświadczenia chłopak, to trzeba mu pomóc. Od lat pozostaje niezmiennie zafascynowany stylem Jacka Kaczmarskiego, który z kolei inspirował się Włodzimierzem Wysockim i próbuje się inspirować tym właśnie artystą we własnej twórczości. Witamy serdecznie Marcin Gąbka. Pięknie dziękuję za zapowiedź. Zostałem poproszony o to, aby zaśpiewać tutaj właśnie jakieś utwory Jacka Kaczmarskiego. Myślałem, że skoro to jest festiwal jednak poświęcony Włodzimierzowi Wysockiemu, to zaczniemy tym dość długim utworem, poświęconym właśnie jemu. Zaczniemy trochę z przytupem. Przepraszam, że muszę się posługiwać kartką, ale to piosenka o dość długiej drodze i czasem ciężko zapamiętać jej etapy. Epitafium dla Włodzimierza Wysockiego. Momencik, tarka. Teraz się słyszę. Dobrze. Przepraszam bardzo, że przerywam, ale coś mi tutaj w odsłuchach. Nie słyszę siebie. Można coś